Dobra. Ja nie mogę odpalić czegoś. Ile ich jest, ja pierdykam. No 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, no. To ci mówiłem, że raz było 17. A ile tu bażanów? Jakim? Szule. No. Wow. Jurek, Wodar, 9 właśnie. Jest, jeden jest pod karmi... Znaczy bardzo blisko ambony, nie wiem czy widzisz go. Wodar, właśnie. Wodziu, wodziu, wodziu. Moment. Samica... Samica od 100 do 240 kilo. Do 200, sorry. No, wodar, ja obrażam właśnie, ja właśnie obrażam, nie? Dobra. Ale Wodar, jak to jest z tym karmnikiem? Karmy ubywa nawet wtedy, kiedy nie grasz na hitshot? Tak, nawet wtedy, kiedy nie grasz. Ale jak ogólnie, 180. Jak ogólnie nie grasz w grę, to też ubywa? To nie wiem. 150. Jeden, jedna jest 60-150. Dobra, ja wam nagonię, ale będę nie od tyłu strzelał, rozumiesz? Żeby no wiesz, ja, no. Ja jeden dzik ma od 20 do 120. Dość duża ja różnica. Ja pierdzielę ten konkurs, nie, ale ja chcę z kolimatorka strzelać do nich. To będzie rzeź, coś czuję. Chyba żantów. Tu jest więcej ich. Jurek, widzisz tą samicę, która idzie od nas do karmnika? Tak. Ona waży najwięcej. O, 200 ma ponad. Nie, do 200. Ale one tak się kręcą wokół traktu, karmnika, jakby jakieś rytuały odprawiały. Nie, ej, mi się wyświetla, że ona od 140 kilo tylko. A tam widziałem sam ta 160. Czekaj. No, 180 jest jeden, 90, 180 samiec. Ja mam tam, o widzę samca, 130-220. 50, dobra, i tak 150. Ja najlepszego zabiję, bo pierwszy strzał oddam. Tylko ciekawe, czy będziesz wiedział, który to jest najlepszy. Wiem. No już mu powiedzieliśmy, że samiec. To będzie szukał tej szabli. 40, 130. O właśnie, to nie jest kolor, nie zależy od płci, bo ja znalazłem szarego samca kiedyś i czarnego samca. To już jest tylko ten kolor, nie? 20-120, no tak jeden mały tam jest. No tam większość właśnie takie do 160. Ale jest jeden taki, nie? Ja się nie rozumiem cię w ogóle, popraw mikrofon i internet. Ej, widzisz ten co tam tak idzie? Widzisz no, tego? Samca? No 90-180 kilo ma. Ja mam 130-220. No to duży, teraz? Nie? Teraz? No. No. Pod kątem mam taki kłębek kurzu. Tak, bo wystaje kompletnie z tego sytuacji. Rwiecie. No. Nic nie rozumiem. Kurde, pada. Jak pada? No, a nie, to tylko chmura przeszła. Myślałem, że to właśnie pada. Dobrze by było, jakby padało. No jo, pogrzało cię. Ja w sumie to sobie broń wyciągnę lepiej. No, właśnie tak zastanawiam się, czy walić z tej dźwigniówki mimo wszystko, czy z Nozdera. I napisz jak coś, jakby zaczniesz gonić, nie? Albo mów, 3, 2, 1. A Drawecki, ty tam od tyłu ich zejdź, nie? No właśnie, tam jak idziesz. Aha! Łopanie, jak one zaczną na nas biec, to one nam tą ambonę rozwalą. Ej, ja to czuję, Wodzie, ja to czuję, co tutaj będzie. No ale, to ale pomyśl, jak nas jest teraz trzech, jak nas jest teraz trzech, a dzików jest 9, to jak ja byłem sam, a dzików było 17. Poczekaj, Drawecki. Ja ocenię, czy jednego gracza nie ma. Żeby był Margol, to Margol by nam to nagonił. No teraz to już wiesz. Teraz to on już jest na plecach. Nic nie rozumiem, nic nie rozumiem, co mówisz. Jak? Najpierw jednego dźwigniowego ściągnę na pewno. A właśnie, jak to... Drawecki strzeli na ich plecach, to one zaczną lecieć na nas, nie? No tak, powinny tak lecieć. I słuchaj, ty ściągasz po lewo i na wprost, ja ściągam po prawo i na wprost. No dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. No chyba, że będą reszki, też trzeba mali po jednej, po drugiej.
Albo może środek zostawmy Draweckiemu. Albo ja. Chuja się witasz. User entered your channel. Dobra, cicho, czekaj. Jeden dzik idzie do ciebie. Ej, one odchodzą, rozchodzą się. Poczekaj za wami, poczekaj za wami. Raczej ciocio, będzie wam się zbijał w kupę. Nagrywacie? Tak, nagrywamy. Yo. Yo, krajś, nagrywamy. User disconnected from your channel. Ale gość ma wyczucie, nie? Krajeć. Nagrywa ta, nagrywam. Czekaj, jeszcze raz wawię. Ty rusz tam dupę. Bo się rozchodzą. Kurwa. Stary. Dobra. Ja ściągam tego jednego na prawek. Dobra, idę. Szczylam za chwilę. Uwaga. Uwaga. Ready. No. Ready, steady, go. Kurde, o Boże, to było boskie. Co to się działo? Ale ile ich padło? Łopanie. Ej, robimy ile repeat. Padło? Robimy repeata. Dużo padło, ja na pewno wiem, że jednego dostał od razu heta. Ja na pewno strzeliłem do trzech czy dwóch. Ej, dobra, ja bo tutaj jeden do dostał. Ja do trzech, do czterech strzelam. Ale ile ich tu jest, chłopie? Tutaj jednego śledzę, znaczy śledzę, tropię jednego tu. Tu jeden żyje, chcecie zobaczyć żywego dzika? Widziałem już. Dobij go. Niech się nie męczy. Uuu, chłopaki. Jeden pobiegł w ogóle na nasz obóz. Wodziu. O, nie. Jak to tam weszło? Prawe, przeszutować go, prawe płuco, lewe coś tam jeszcze. O Jezu. Ty, tak w ogóle to się Barzot nie spłoszył. To fajnie.